Dzień dobry, to jest podcast Śmietanka Erotyczna. Magda Mołek i Joanna Keszka. Dzień dobry, osobiście rozsadza mnie entuzjazm, ponieważ wróciłyśmy. Tak, jesteśmy, znowu jesteśmy. My, życie, seks i... Śmietanka erotyczna. Tak nazywa się nasz podcast. Cieszymy się, że jesteście z nami. My przebierałyśmy nogami wszystkimi innymi częściami ciała, głową najczęściej, <noise> przygotowując dla Was tematy w tej nowej serii. Wierzymy, że zostaniecie z nami. Na hasło śmietanka erotyczna ja się w ogóle cała rozpływam. Tak. Śmietanka erotyczna to jest tytuł naszych nowych podcastów. My jesteśmy stare. <laughs> <laughs> Czyli Mołek i Keszka są, były i będą. <laughs> Nic nam nie straszy. <laughs> Ale śmietanka erotyczna jest nowa. Zastanawiałyśmy się, jak nazwać nasz nowy podcast i postawiłyśmy na śmietankę erotyczną, ponieważ jest pozytywna. Oj tak. Jest radosna i kojarzy się z czymś, Przyjemnym. I chcemy, żeby te nasze rozmowy o kobietach i mężczyznach, o życiu i o seksie, o głowach i o cipkach, żeby one były właśnie takie pozytywne, pełne dobrej energii, pełne przyjemności, bo pamiętajmy, że tam gdzie jest przyjemność, tam nie ma manipulacji, tam nie ma wykorzystywania, tam nie ma przemocy. I od samego początku będziemy mówić o relacjach, o seksualności w taki sposób, żeby nas wzmacniał, żeby nam dodawał tej dobrej energii, której wszyscy, wszyscy bardzo potrzebujemy. Testowałyśmy naszą nową nazwę wśród, no oczywiście bardzo wąskiego, póki co grona znajomych, jedna ze znanych mi kobiet powiedziała: wspaniały jest ten tytuł. Francuzi od dawna wiedzą, że wszystko w życiu smakuje dużo lepiej, jeśli jest ze śmietanką albo z masłem. Zdecydowałyśmy się. Na śmietankę. Śmietankę tym razem. znamy Masło et... erotyczne. O! Masło erotyczne to jeszcze. Kie... Masełko. Masełko, Ma... Masełko erotyczne. No, Okej, okay. przy śmietance na razie. Jeden z e, tych, któremu podsunęłyśmy również tytuł do oceny, e, skwitował tu krótko. Mniam, mniam. Więc trzymajmy się tego, że już e, sama nazwa budzi nasze pozytywne skojarzenia. Rozmawiać będziemy oczywiście o tym, o czym rozmawiałyśmy między sobą zawsze i dla was zawsze i z czyli... wami z wami, czyli my wasze siostry od wolnych orgazmów i wolności cipek i wolności potrzeb poglądów. Będziemy się starały w każdym z naszych odcinków znów łączyć te światy tej codzienności i seksu tak, żebyście się czuli bezpiecznie w przestrzeni, którą wam tutaj stwarzamy, żebyście Czuły, czuli, że wynosicie z tego spotkania z nami wiedzę, która pozwoli wam po prostu przyjemniej, piękniej i tak no dosadniej żyć. Dosadniej. dosadniej, dosadniej. Żyć Czekaj, teraz się głębiej o, się o, kochać. No, głębiej żyć. Oto, to, to. to, to. <ślad> <ślad> Założenie jest takie, żeby śmietanka erotyczna dodawała nam skrzydeł w tej przestrzeni zarówno seksualnej, jak i w każdej innej. Bo to, jak my siebie postrzegamy. W sytuacji, kiedy jesteśmy bez majtek, ma wpływ na to, Kim jesteśmy w różnych innych przestrzeniach. Wbrew temu, co nam się mówi, że seks nie ma znaczenia, że seks nam się zdarza, że to jest plac zabaw dla mężczyzn, pokażemy Wam, jak te światy się łączą, kiedy odzyskujemy dla siebie tą akceptację, takie myślenie o sobie dobrze, z troską, z uwagą, o swoich potrzebach, zarówno tych seksualnych, jak i wszystkich innych, jak to wpływa na nasze relacje, jak to wpływa na inne przestrzenie naszego życia. O tym będziemy. Mówić. Mówić będziemy ciągle, ponieważ bardzo wierzymy też w hasło, że słowa mają moc. I dzisiaj ten odcinek poświęcimy właśnie słowom. Tak, będziemy rozmawiać o tym, jak rozmawiać o swoich potrzebach erotycznych. Czyli komunikacja, nasza aktywność, nasza bierność w związku, to wszystko to, co wydaje się wam być nieistotne, jest bardzo istotne. Wiemy jak słowa kształtują rzeczywistość, jak służą do tego, żeby nie tylko opisywać świat, ale żeby go odbierać, żeby go nazywać, żeby właśnie wyznaczać swoje granice, żeby komunikować swoje potrzeby. Dzisiaj przeprowadzimy was przez jeszcze gąszcz różnych zagadnień, ale właśnie po to, żebyście się poczuli i poczuli bardziej spokojni, świadomi. No i zadowoleni. Żebyście się poczuły i poczuli po prostu bardziej pewni tego, że to, czego wy chcecie, też ma znaczenie. Bo o to chodzi w komunikacji, żeby nabrać takiego mocnego przekonania, że moje emocje, uczucia, potrzeby mają znaczenie, że zasługują na uwagę, że moje potrzeby też się liczą. A z tym wciąż bardzo wiele kobiet ma problem. Ja często spotykam się z takim twierdzeniem, że oj seks, o seksie to nie powinno się rozmawiać, seks to jest coś, co się robi. Nie wiem, czy ty słyszałaś takie zdanie, ale ja, co rusz z jakiegoś kąta. To... Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Ale ty przykładasz w różne miejsca. No więc tak, 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 myślę, że, 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 że słyszałaś dokładnie to, o czym mówisz, ale ty masz taką swoją fajną definicję najbardziej seksownej kobiety. Tak. Mówże, Na mówże. Seksownej kobiety, ale też myślę, że to też dotyczy mężczyzn. Ta moja definicja. Co to jest, wiesz, bycie osobą seksowną? Bo zazwyczaj jak mówimy hasło seksowna, to myślimy wiesz, wielkie usta, wielki biust, płaski brzuch, lśniące, długie, blond włosy. To jest taka. To jest fit. <laughs> ale, wiesz, u nas fit i. i, I seksowna i to, to, samo. to tak uh -huh. się jakoś bardzo z dziwnym trafem ze sobą plączę. Ale ja uważam, że seksowna kobieta to jest taka, która potrafi rozmawiać ze swoim partnerem lub partnerką o tym, co lubi, a czego nie lubi w łóżku. Z mężczyzną też tak jest? Seksowny tak. to ten, który rozmawia? Tak, także tak, tak uważam. Że seks to jest, to jest zmysłowa przyjemność z dużą, Ilością komunikacji. To jest moja własna definicja, ale specjaliści, niektórzy z obszaru seksologii posuwają się jeszcze dalej i mówią, że w ogóle seks jest komunikacją. I mi się to też bardzo podoba. Żeby spojrzeć na to, co robimy w łóżku, jako odzwierciedlenie relacji, jakie są naprawdę z nami, między nami w, w związku. Na co czujemy się gotowe? Co czujemy, że możemy bezpiecznie powiedzieć naszemu partnerowi, czy Druga strona, nasz partner czy partnerka jest otwarty na to, czego my chcemy. Czy w naszym związku wszystko kręci się wyłącznie wokół jego czy jej potrzeb? To są absolutnie wiesz, podstawowe rzeczy. I jeżeli nie zaczniemy rozmawiać na temat seksu, to te ważne kwestie, czyje potrzeby w tym związku mają znaczenie, co. Wolno jednej stronie, a czego nie wolno drugiej, one nie ują światła dziennego, ale one nie znikną. To nie jest tak, że jak my o czymś nie rozmawiamy, to znaczy, że temat znika. On przychodzi do strefy tabu i to jest u nas właśnie w wielu związkach, w wielu relacjach, tam gdzie się o seksie nie rozmawia, seks jest w strefie tabu. I w strefie tabu z fajnymi, zwykłymi, normalnymi, codziennymi rzeczami zaczynają dziać się Złe procesy. Czyli wszędzie tam, gdzie nie ma światła, gdzie panuje ciemność, prędzej czy później stanie się coś tak, zwykłe, nieprzewidywalnego. Wręcz. Tak, zwykłe rzeczy nagle zamieniają się w coś trudnego, w coś skomplikowanego, mhm. coś w ogóle takiego, rozrastają się te rzeczy. To, co moglibyśmy od razu przegadać sobie, jeżeli będziemy udawać, że tego nie ma, zepchniemy to do strefy tabu, to się rozrasta. To jest tak jak, wiesz, był taki wierszyk. Zaszyj dziurkę, póki mała, mama Zosię pouczała. I dokładnie tak jest z kwestiami nie tylko związanymi z seksem, ale w ogóle z kwestiami związanymi ze związkiem. Jeżeli pojawia się jakieś tarcie, pojawia się albo jakiś pomysł, bo to mogą być też pozytywne rzeczy, znajdźmy przestrzeń, odwagę w sobie, znajdźmy sposoby na to, żeby to zakomunikować, znajdźmy przestrzeń w związku, żeby o tym pogadać, bo z tej małej dziurki zrobi się duża dziura. Czyli rozumiem klasycznie, jeśli odsuwamy problem na bok, udajemy, że go nie ma, to on nie zniknie. Wprost przeciwnie, urośnie do rangi wielkiego tak. kłopotu, wielkiego problemu, który i tak wróci i dopadnie nas najczęściej właśnie w sytuacji, w której się tego najmniej spodziewamy. To jest w ogóle ciekawe, nie? że potrafimy już o tylu rzeczach rozmawiać, też się tego uczyliśmy, że już ogarniamy jakieś takie tematy związane z rzeczywistością, z codziennością, już się komunikujemy, swoje potrzeby wyrażamy, albo swoje granice stawiamy, a rozumiem, że w tej przestrzeni seksu wciąż mamy dużo do zrobienia. Tak, to jest, ja to zawsze podkreślam, że nasz kochanek, czy nasza kochanka, wiesz, z trzepotu naszych rzęs nie domyśli się, czy my w tej danej sytuacji erotycznej jeszcze jesteśmy na tym etapie, że chcemy, żeby był dla nas miły i czuły, wieś, Jelonek Bambi na wiosennej łące? Czy chcemy już, żeby się obudził ten dr Hyde wie, i żeby nas pociągnął mocno za włosy, powiedział kilka sprośnych, mocnych słów i po prostu e, przeleciał nas tak, że nam po prostu włoski na całym ciele z radości będą e, szły do góry? Proszę nie regulować odbiorników. To jest e, nasza odpowiedzialność, żebyśmy. Powiedziały naszemu partnerowi w jaki sposób chcemy się z nim kochać. Tutaj przed chwilą właśnie był pan technik, ustawił nam mikrofon tak? i powiedział, no trzeba ten mikrofon ustawić wyżej i dokręcić mocniej. Mi się to bardzo spodobało, jakie to, jest, jakie to jest proste. I powiedział to bez żadnego, wiesz, zająknięcia, bez żadnego zaczepienia. Ale Asiu, to nie było seksie. Nie, to nie było, ale ja zaraz sobie pomyślałam, że to można że wykorzystać. <laughs> że to można wspaniale wykorzystać w czasie naszych rozmów o seksie chciałabym, żebyś dokładnie masował mnie palcem, penisem, językiem wyżej i mocniej. I można, można. No, tylko Można się na nauczyć tego wpaść. nawet przy dokręcaniu mikrofonu. Właśnie o to chodzi, żeby wyciągnąć ten temat seksu ze strefy tabu i zacząć rozmawiać tak, jak rozmawiamy o innych ważnych dziedzinach naszego życia. Ale dlaczego tak trudno nam się o seksie rozmawia? Dlaczego nie potrafimy po prostu, tak jak my teraz sobie tutaj siedzimy, rozmawiamy, wyciągnąć naszych potrzeb, naszych argumentów, naszych marzeń z tej wielkiej szuflady, z wielkiej szafy, w której to przechowujemy, albo, nie wiem, tam jakimś pudle marzeń? I powiedzieć drugiej stronie, no właśnie, spokojnie, rzeczowo, o co chodzi. Dlaczego to jest taki problem? Jest taki przekaz kulturowy, ten nasz podcast jest po to, żebyśmy my właśnie odkrywały zakryte, czyli takie przekazy, które nie mówi się nam wprost, ale które docierają do nas wszystkich. Jest taki przekaz, który ogranicza bardzo nas, kobiety w przestrzeni seksualnej. Otóż brzmi on tak, że porządne kobiety o tym nie mówią. To jest taki wciąż żywy mit Madonny i dziwki. Jednocześnie? Nie, nie, to jest na dwóch biegunach. Że kobiety się dzielą albo na te porządne, albo są dziwkami samymi sobie winnych, winne wszystkich złych rzeczy, które inni dla nich przygotowali. I to jest też nawiązanie do tego, co ty powiedziałaś na początku, że słowa mają znaczenie. Słowa, z jakimi spotykamy się od wczesnego dzieciństwa, które dotyczą naszego ciała. Naszych relacji, naszej aktywnej seksualności, one, one nas kształtują. I zobacz, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o mówienie o aktywnych kobietach, dziewczynach w przestrzeni seksualnej w Polsce. Jest taki, taka figura, którą się nazywa aktywne dziewczyny i kobiety. Ona się pojawia ciągle. Ja ostatnio ją widzę na Instagramie, w różnych informacjach, widzę w wywiadach ze znanymi osobami, widzę w komentarzach, czyli tak zwanym języku potocznym. Kiedy kobieta jest aktywna w przestrzeni seksualnej, to zaraz um, mówi się o niej, że jest Głupia, nieodpowiedzialna, wulgarna, puszcza, puszcza się, tak. że nie pomyślała. Sama jest sobie winna. Co by było, gdyby nie było ustawy antyborotnej i zakazu brania tabletek dzień po. No to te. Głupie dziewuchy by brały po prostu garściami, by jadły te pigułki, jak cukierki. Jak cukierki. Gdyby nie y, ustawa antyabolicy, naprawdę często to słyszę i od osób, które się określają jako liberalne, tak? no to by był taki problem, że te dziewczyny, co to nie pomyślały, głupie takie, to by w dziewiątym miesiącu, idąc po mleko i po masło. Szły sobie zrobić skrobankę, a jakby kupując to mleko i masło, nie zdążyły zrobić sobie tej skrobanki, to poszłyby i utopiły to dziecko w beczce. Naprawdę jest wciąż żywa. Taka narracja dotycząca dziewczyn i kobiet, które są aktywne w przestrzeni seksualnej. Może no, czasami cała historia jest opowiedziana od początku do końca, czyli głupia, nie pomyślała, łyka te tabletki albo by chciała łykać, chce przerywać ciąże, idąc po bułki, a potem topić dzieci. Ale czasami są fragmenty tylko. A głupie, trzeba je kontrolować, bo będą faszerować się tymi tabletkami dzień po. A trzeba je pilnować, bo będą robić skrobanki za każdym rogiem. A trzeba uważać, bo te kobiety to po prostu w Polsce. Urodzone morderczynie. I ten język jest naprawdę, naprawdę niedobry. Zatrzymajmy się. Ja chcę tylko powiedzieć, że po pierwsze, w tym co opowiadasz, nie ma roli mężczyzny, czyli wszystko, ma, tak. wszystko wisi na kobietach od początku do końca. To jest odpowiedzialność kobiet. Mhm. I druga rzecz, bo sama czytam bardzo często komentarze, biorę udział w, w rozmowach o tych sprawach, które wymieniłaś. Bardzo dużo kobiet używa tego języka wobec drugiej kobiety. I to jest cały czas to coś, co mnie wciąż głęboko gdzieś tam porusza, i, i bardzo zwracam na to uwagę, bo bardzo bym chciała, żeby ten świat się zmienił, żebyśmy jednak zobaczyły, że to jest siostrzeństwo, a nie rywalizacja. Ale jeżeli zaczniemy wyłapywać ten krzywdzący sposób mówienia o dziewczynach i kobietach, które są aktywne w przestrzeni seksualnej, jeżeli przerwiemy. Ciąg tych y, słów, które są rzucane z taką lekkością, że dziwka, wulgarna, co ona sobie myślała, to zmiany nadejdą. No ale jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba zacząć myśleć dobrze o sobie. Kobiety, które tak mówią o innych kobietach, tak samo myślą o sobie. I to jest straszne. Wiesz? Dzisiaj, w czasie tej naszej rozmowy o tym, jak rozmawiać o swoich potrzebach erotycznych, będziemy mówiły właśnie o tym, że w całej komunikacji najważniejsze jest to żeby zacząć od siebie, mm -hmm. zacząć poważnie traktować to, co my czujemy, zacząć zauważać swoje uczucia, bo jak często rozmawiam z kobietami, z dziewczynami na temat tego co się dzieje w ich życiu seksualnym, to spotykam się z taką sytuacją, że rozmawiamy tak naprawdę o partnerze. O tym czego chce partner. O tym czego chce mąż. Ja wtedy mówię: zaraz, zaraz ale porozmawiajmy o tym, czego ty chcesz. Mhm. I jest taka cisza, bo nie jesteśmy uczone tego, że w relacji seksualnej liczy się też to, czego my chcemy. Czyli rozumiem, że kobiety przychodzą do ciebie wtedy, kiedy od partnera partnerki dostają sygnał chciałbym, żeby też. żebyś zrobiła to, albo... Czy moglibyśmy spróbować tego? Chciałbym, żeby to było tak, i wtedy ona przychodzi, ciebie pytać, jak ma to zrobić, tak, żeby mieć te tak, marzenia. Czasami jest tak, że same chcą jakichś zmian kobiety czy dziewczyny. W swoich relacjach seksualnych, chcą coś zmienić. I to jest fajne. Ale tu mogą być dwie rzeczy. Raz, że faktycznie one od razu mówią o tym, czego chce on, czy też czego chce druga strona, ale może same mają taki problem z werbalizacją swoich potrzeb i tak się wstydzą nawet tobie powiedzieć, że to chodzi o ich pragnienia, że tu jest ta blokada, że nie, to, to, co przed chwilą powiedziałeś, że nie myślą o sobie w kategoriach, no bo tego też jesteśmy uczone, że przecież nie możemy być samolubne, nie możemy być egoistyczne. Musimy zawsze za Łatwić cały świat dookoła, a na końcu my. No właśnie nie, a gdyby, i to postulujemy, odwrócić tę kolejność, a zacznijmy od siebie. W tej przestrzeni seksualnej, właśnie zacznijmy od siebie. Nie da się inaczej. To, się, to jest to słynne upodmiotowienie, że to, czego ja chcę, też się liczy, też ma znaczenie. Ale wiesz, w tych rozmowach o seksie, ogromnym problemem jest to, że kobiety się. Boją, żeby nie urazić partnera. I rzeczą najważniejszą, w ogóle mam często takie wrażenie, że niestety w życiu wielu dziewczyn i kobiet, rzeczą najważniejszą nie są moje potrzeby, to jest gdzieś przy okazji. Może się uda gdzieś tam, moje, przemycę, przemycę swoje. moje potrzeby, mhm. Mhm. może mi się tam uda, ale rzeczą najważniejszą jest, żeby nie urazić partnera. Ale co się chowa za tym nie urazić, żeby nie stracić? Znaczy, żeby nie urazić, żeby nie wyjść w jego oczach na zbyt. Wymagającą, na zbyt skomplikowaną, albo zbyt wulgarną, zbyt wul albo zbyt tak. wolną, albo zbyt puszczalską. I żeby się nie spotkać z jego Oceną. krytyką, odrzuceniem tego się kobiety boją. Wstydzą się, że jeśli zaczną mówić głośno o swoich potrzebach, to wyjdą, wiesz, na jakieś takie niewyżyte baby, co myślą tylko o seksie. Jest gdzieś taki niepokój. No ale jest to słynne takie męskie. No co, co ty tu wymyśliłaś? To ja ci już nie wystarczam? Po co te zabawki? Nie wystarczam ci ja i mój penis? Prawda, ale to jest właśnie, wiesz, pokłosie tego modelu kobiecości, jaki się nam sprzedaje od bardzo, bardzo wczesnych lat, że żeby sobie zasłużyć na akceptację, żeby sobie zasłużyć na partnera, który będzie nas kochał, który będzie z nami do końca życia. My musimy być, to nazwałam p i p, czyli porządne i przyzwoite. I to porządne i przyzwoite polega na tym, jest powiedzmy, że mówiąc w, w skrócie, że my jesteśmy takimi klonami Kopciuszka. <laughs> czyli mamy wyglądać, a jednocześnie mamy być cicho. Czyli mamy swoim wyglądem i zachowaniem umieć przyciągnąć tego partnera, tego księciunia do siebie, ale mamy nie wyrażać swoich potrzeb bo to może zepsuć za, naszą relację. bal się zaczyna na dobre, my musimy iść do domku. Tup, 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 dwunasta, tu, cyk, nie ma nas. Ale wcześniej musimy zaspokoić naturalne męskie potrzeby. Halo? Bo inaczej to księciunio... Po, po co księciuniowi tylko taka ładna laska? Ma być ładna, cicha i gotowa skupiać się na zaspokojeniu jego potrzeb. Wiesz, ja niedawno miałam taką sytuację, że mojej dobrej koleżance dałam na prezent gadżet erotyczny, bo ja często daję takie. Jak ja lubię ciebie mieć za koleżankę. <grymne> <grymne> pytam się. Kilka tygodni później spotykamy się, pytam, jak Ci się podobał prezent? I słyszę. No, mężowi się nie spodobało. Od razu, z automatu. I to jeszcze jest moja kumpela, z którą naprawdę dużo rozmawiamy. Ale rozumiem, że ty jej dałaś. Jej dałaś. To był znaczy, dla niej prezent. No, no dla niej, wiesz, no to był taki zestaw cały, więc to, wiedziałam, że jest w tak zwanym stałym związku i część tam jakieś opaski i olejki może wykorzystać razem z nim. Ale generalnie myślałam, o jej mhm. przyjemności. Mężowi się nie spodobało. Tak. I co zrobiłaś z taką odpowiedzią? Wiesz co zatkało mnie. Tym bardziej, że to była moja kumpela. I to mi tylko przypomniało, że często nam się wmawia, że my jesteśmy już takie mega wyzwolone. Możemy wszystko w seksie. A tutaj siedzisz sobie przy kawarnianym stoliku z kumpelą, która jest naprawdę fajną osobą i znamy się od wielu lat i słyszysz, i słyszysz takie słowa. Ona to powiedziała z automatu. Ona to powiedziała szczerze, nie cenzurowała tego w swojej tak. głowie. To było tak szczere i to był właśnie ta wyszła z niej, ta wytresowana P i P, czyli ta porządna i przyzwoita. Ta, która buduje swój związek, buduje swoją kobiecość, swoją atrakcyjność w relacjach damsko-męskich na tym, że nie ujawniam swoich potrzeb, że ja zaspokajam potrzeby swojego partnera. On jest aktywny, on może inicjować seks, on może decydować właśnie o tym, czym i jak się bawimy w łóżku, czy w ogóle się bawimy w łóżku, a ja zadowalam się zadowalaniem niego. Ale to jest, wiesz, to jest tak powszechne. Ja często spotykam takie informacje, na przykład, niczego nie potrzebuję, mam męża. To o, jest, o, wiesz, o, no. to, to jest dopiero, wiesz, e, kwadratura to ko ko w... erotycznego koła. <laughs> Ale to w kontekście właśnie jakiejś propozycji, że może Tak, jakiś prezent? No prosy, tak, na przykład wibrator łechtaczkowy. Nie potrzebuję, ja mam męża. Ja mówię, Ale spróbuj. Mam męża. Okej, okay. wiesz, ja jestem ostatnią osobą, która by wywierała na kimkolwiek presję. To prawda. I bardzo tego pilnuję, ale bardzo mnie zadziwiają, bo na przykład takie odpowiedzi, bo na przykład ja rozumiem, że okej, okay, ktoś przyjrzy się. Weźmy do ręki, tak, z kilka wibratorów ochotaczkowych i powiem, nie, nie czuję tego. I ja to od razu wiesz, wyłapuję, że to nie jest dla tej osoby. Ale co innego, jak jeszcze nie wzięła do ręki, jeszcze nie zobaczyła i już się pojawia ta wiesz figura męża, który wiesz, tak, którego nie można, wiesz, wystraszyć, któremu nie można. Pokazać, że mamy jakieś potrzeby poza tym, czego on chce. Mnie się od smutno nas. zrobiło, jak powiedziałaś, że ona tak odpowiedziała, bo A jak mi się smutno Bo gdzieś zrobiło... tam w głębi duszy wiem, dlaczego padają takie odpowiedzi. Znaczy, bo to jest rodzaj też obrony przed samą sobą, właśnie przed tym, że ja mam jakieś potrzeby, że ja marzę o jakimś innym wymiarze tego wspólnego życia seksualnego, tylko tego nie powiem. Po prostu nie powiem, bo jestem nauczona w domu, że mam być grzeczna, że mam się szanować, że mam, jak już mam tego męża, to mam po prostu stanąć na rzęsach, żeby to był nadal mój mąż. Ja czuję smutek w takiej odpowiedzi, taką rezygnację z samej siebie, i ona jest podyktowana latami odkładanym myśleniem o sobie w kategoriach właśnie drugorzędnych. Nie jestem aż tak ważna. Moje Nawet tu. Tak. Moje potrzeby nie mają takiego znaczenia i to jest bardzo częste, że kobiety w pierwszej kolejności zastanawiają się, jak to powiedzieć, jak to zaproponować, żeby go nie urazić. A nie zastanawiają się, jak, jak to jest, że przez tyle stosunków, przez tyle miesięcy relacji, czasami lat relacji, było tak mało miejsca na Twoją przyjemność, na Twoje potrzeby, na Twoje pragnienia. Wiesz, to, to, co powiedziałaś, że kobiety wypierają się z tych swoich potrzeb, nie przyznają się często. One są o tyle szczere, kiedy mówią o tym, że mąż im wystarcza, że one nie przyznają się nawet przed sobą. Tak, tak, o tym to mówię. To jest mechanizm obronny. Tak. Ja spotykam się często właśnie z, z, z takimi mechanizmami obronnymi, że, że kobiety. Albo uważają, że seks nie ma znaczenia. Po prostu tak wiele doświadczyły przestrzeni seksualnej rzeczy, które nie, nie, nie przyniosły dla nich nic dobrego, że uważają, że seks to jest rozrywka dla chłopaków i dla mężczyzn, a one są tylko od tego, żeby to zaspokoić, żeby on z, nią, z nimi został. Są so też takie kobiety, które na przykład za pomocą seksu i skupiania się wyłącznie na potrzebach mężczyzny, dowartościowują siebie. Ale jestem stuprocentową jestem kobietą, jestem super kobietą, zaspokoję, zrobię wszystko, tak? Seks oralny, seks analny, a zobacz jaka jestem nowoczesna. I, yy, I wykorzystują seks do udowodniania czegoś. I tam też jest lęk, że jak ja przestanę udawać tą super wyzwoloną laskę, to znowu zostanę sama. Też czuję smutek, jak to tak. opowiadasz. I dlatego... Ja zachęcam do tej szczerej komunikacji, do której tutaj zaraz przejdziemy, jak się komunikować, bo podstawą szczerej komunikacji jest skupienie uwagi na sobie, bo taka dojrzała seksualność polega na tym, że ja mam zaufanie do siebie. W tym sensie zaufanie do siebie, że zauważam swoje emocje, zauważam swoje potrzeby. I zwracam na nie uwagę, a nie traktuję je z lekceważącą, nie odpycham i nie mówię: o, to nie ma znaczenia. Teraz idą potrzeby męża, tutaj, tutaj będę szaleć, będę zaspokajać to, czego on chce. I kiedy mówimy właśnie o tym upodmiotowieniu, o tym, że jesteśmy dorosłe, że jesteśmy w związku, w którym jest dwoje dorosłych ludzi, to jest tak bardzo ważne, żeby otoczyć taką troską, czułością, też wyrozumiałością siebie. Ja dlatego tak uwielbiam seks, dlatego tak uwielbiam rozmowy o seksie. Wiesz, Sofia Loren kiedyś powiedziała, że to, jak wyglądam, zawdzięczam spaghetti. Kiedyś było takie słynne powiedzonko. Ale ona reklamowała makaron. No widzisz, no, nikt, nikt mnie do żadnej reklamy nie bierze, ale ja Jeszcze. akurat nie o makaronie miałam powiedzieć. Tylko chciałam powiedzieć, że ja parafrazuję często tą jej wypowiedź i mówię, że to, kim ja jestem i to, co na tym etapie w sobie lubię, zawdzięczam. Rozmową o seksie i zawdzięczam odkrywaniu swojej seksualności. Mówię o odkrywaniu, bo ja uważam, że to jest proces, który się nigdy, nigdy nie kończy. kończy. E, I to rozmawianie o seksie, pisanie, mówienie, otworzyło mnie na obdarzanie siebie taką ogromną dawką czułości i też nauczyłam się, żeby o tej swojej potrzebie, troski. Że ja potrzebuję być otoczona troską i czułością w tej przestrzeni seksualnej, żeby nie wstydzić się dzielić z tą potrzebą z moim partnerem. Chcę się zatrzymać na chwilę przy tym, co to jest to, o czym ty mówisz, w kontekście zwracania uwagi na swoje potrzeby, jest w psychologii taki teraz szeroko komentowany i wdrażany w życie, albo proponowany jako rozwiązanie nurt, samo współczucia, czyli reakcji wobec siebie na daną sytuację. Czyli jeśli dzieje się coś złego albo coś przykrego, Twojej najbliższej osobie, nie wiem czy to jest twoje dziecko, czy to jest twoja przyjaciółka, masz odruch pomocy. Natychmiast ustawiasz się inaczej do tej osoby swoim ciałem, swoimi gestami. Chcesz pomóc spokojnym głosem, chcesz zapytać, co się stało, wytłumacz mi. To nie koniec świata, jak przechodzisz już do oceny i próby pocieszenia. To można naprawić. Zastanów się, co możemy. Może Ci mogę jakoś pomóc. Czyli podchodzimy z czułością i z troską do tej osoby. I teraz, w tym samym współczuciu, chodzi o to, żeby dokładnie ten mechanizm zastosować wobec siebie. Czyli jeśli masz ten pierwszy krytykancki głos w sobie, po tym, jak coś się stało. no to Znowu po prostu znowu to zrobiłam: jestem beznadziejną matką, jestem beznadziejną żoną, jestem beznadziejną pracowniczką. No to właśnie nie mów tak do siebie, tylko powiedz odwrotnie. Hej, dobra, to się stało. Jak ja się teraz czuję z tym, co się stało? Nazywajmy ym, zdarzenia i opisujmy fakty. Stało się to, to i to. Dobra, teraz jestem zła, teraz jestem smutna, jestem rozczarowana. I tyle. Bez oceny. Po prostu opisujemy świat. Znowu słowa mają moc. I tak samo w tej przestrzeni seksualnej też bym na to zwróciła uwagę. Powiedziałabym sobie w sytuacji, w której nie wiem o co chodzi, jak jest w istocie. Nie odpychała tego od siebie, nie chowała znowu do jakiejś szuflady tabu, tylko po prostu nazwała fakty. Jest tak, jak jest. I co dalej ja z tym zrobię? Jak ja sobie sama pomogę? Jak postawię siebie na pierwszym miejscu. Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, na co nam się daje, powiedzmy społecznie, kulturowo, pozwolenie w przestrzeni seksualnej. Otóż możemy poruszać się w przestrzeni seksualnej, bo to nie jest tak, że o kobiety i seks to w ogóle nie, nie nawet, nawet no przecież my przecież podcast robimy, no, tak. jeszcze 10 lat temu byśmy Ale go nie robili. Ale się poruszać w sposób zależny od partnera. I to jest takie Nieuczciwy najpierw wobec nas, ale w efekcie to się odbija również na naszym partnerze. Ty zawsze powtarzasz, że jeśli ktoś mówi o kobiecie z lekceważeniem, że jest łatwa albo że jest lafiryndą, to to nie jest bezmyślne zachowanie. Nie, to jest sposób na to, żeby kontrolować nas. Słowo dziwka, którym Jesteśmy obdarzane. obdarzane. w różnych, różnych odmianach, bo to może być na przykład, że też nisko się cenisz, o, też można I, spotkać... I to też, to słyszałam o sobie. Tak, właśnie. Od pewnej <śm> pani, która postanowiła podsumować moją działalność akurat na YouTubie, a nie w przestrzeni a, podcastów. Okay. Ale to w przestrzeni seksualnej to jest, też jest często jak w momencie, kiedy dziewczyna czy kobieta Chce podejmować własne decyzje, dokonywać własnych wyborów, decydować o tym, jak będzie się ubierać i jak będzie się zachowywać, z kim będzie z kim chodzić będzie do, łóżka? do łóżka? i czy kiedy? Ich pięciu w tygodniu, I... czy tak. pięciu w miesiącu, jest czy, czy może sprawa? będzie po prostu tylko koty. Znaczy, w sensie, że na przykład może też decydować, że nie widzi wokół siebie aktualnie partnerów do współpracy seksualnej. i na ten I moment po prostu zawiesza i, i, to też jest, i to też jest wybór i nikt nie ma prawa, te, prawa też tego oceniać w żaden sposób. I kiedy my zaczynamy podejmować swoje własne wybory, kiedy spuszczamy się z tej krótkiej smyczy porządnej i przyzwoitej, no to wtedy właśnie uderza się w nas tym słowem dziwka. Zresztą nie tylko to jest związane ze sferą seksualną, bo w Stanach Zjednoczonych, jak Hillary Clinton kandydowała na prezydentkę, to bardzo często, właśnie tam były jakieś badania i słowo, które ją definiowało, definiowało według... w czasie tej kampanii, to badacze odkryli, że często była określana słowem dziwka. Oczywiście niczego nie ujmując Hillary Clinton, ona w żaden sposób nie odnosiła się ani do sfery seksualnej, ani do swojej aktywności seksualnej, ani swoim strojem, w żaden sposób nie, nie podkreślała. Ale chodziło o Atrakcyjności, o tak. Aha, no to no, no, tam jest taka, wiesz, bardziej taka ostra kobieta, taka no. decydująca o sobie. Tak, ale że, że tam były, spotkałam informacje, że po prostu bardzo dużo y, odniesień do sfery seksualnej. U Hillary Clinton? Tak. Czyli ludzie widzą seks wszędzie. Czyli znaczy, po prostu to słowo związane z, ze sferą seksualną służą nas do usadzania, nie tylko no tak. wtedy, kiedy pozwalamy sobie na więcej przestrzeni tak, seksualnej. Tak, 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 o to tak, mi tak, chodzi. Tak, tak, tak. Czyli jesteśmy dziwkami wtedy, kiedy naprawdę chcemy decydować o sobie. i, i w, tak. w istocie, właściwie nie ma to znaczenia, w której przestrzeni, tak. ale przenosi się z tej przestrzeni seksualnej na każdą inną, żeby nam pokazać, gdzie jest nasze miejsce. No na przykład, wiesz, na zebraniu sobie siedzimy w pracy i nagle i chcemy zaprezentować jakiś swój projekt, albo nie chcemy, nie zgadzamy się na to, żeby ktoś wykorzystywał naszą pracę. Albo podpinał się pod nasz wysiłek i żebyśmy my znowu zostały z niczym, no i co jeśli zaraz szybko dowiemy, że jakaś niewyruchna dzisiaj, nie? Tych słów, które kobiety i seks przedstawiają w złym świetle jest bardzo dużo, ale uwaga, jest wspaniała lingwistyczna sztuczka, na to, żeby odzyskać te słowa. Chociaż słowo sztuczka może jest też za lekkie, bo to jest naprawdę dobry sposób, taki lingwistyczny sposób, żeby odzyskać słowa, którymi się próbuje nas uciszyć, którymi próbuje się w nas uderzyć. I na przykład słowo szanuj się, które jest potocznie kojarzone z tym, że szanuj się, czyli. Uspokój się, ogarnij się. Bądź grzeczna i miła. Bądź grzeczna i miła, tak. I ja w, w swojej książce piszę o tym, żeby zrobić inną definicję tego słowa. Szanuj się, czyli nie poświęcaj się za bardzo w nadziei, że ktoś cię polubi albo pokocha za to, że rezygnujesz z siebie. I możemy. Przejmować te słowa. I yy, też słowo puszczać się ostatnio jest popularne w takim pozytywnym znaczeniu. Kiedyś puszczalska, to był po prostu Delikatnie, oskarżenie. Delikatniejsza wersja dziwki. Tak, ale to jest też ciężki kaliber. Tak. A teraz ja często spotykam hasła pod tytułem puszczajmy się. I kobiety to na przykład nawołują się na jakiś wiesz, wyjazd, żeby się zrelaksować w kobiecym gronie. I to jest super. To jest fantastyczne, kiedy słowa, którymi próbuje się w nas uderzyć, my je przejmujemy i korzystamy w nich w taki sposób, że on nas wzmacnia. Czyli korzystamy z ich mocy, bo w istocie to jest... To są mocne są słowa. Mocne słowa tak. tak. I nie bać się tego. Wiesz, jestem dziwką. Jeżeli bycie dziwką oznacza bycie Laską, która wie, czego, wie chce. czego chce i nie boi się próbować dostać tego, czego, czego pragnie. No to super. To, to, jesteśmy, tutaj to jesteśmy dziwkami po prostu. <głos> <głos> lepiej niż Pejpenie. nie? <noise> Czyli lepiej niż porządnymi i przyzwoitymi. Bardzo nie lubię tego słowa porządna. Ona nas tak ustawia. Ja lubię od słowa pożądać. Tak, Ludzie to inaczej pisze. No, bo w istocie cały czas chodzi o umiejętność brania i dawania, a nie tylko dawania i dawania, czyli tego, do czego my jako kobiety jesteśmy przyuczane, ćwiczone, tresowane, trenowane od najmłodszych lat. Daj, 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 daj. Na moim podwórku mówiło się, że daj, to był chiński sprzedawca jaj. No i trochę jest w tym prawdy, bo nikt go nigdy nie widział, więc po prostu równowaga, jak to w przyrodzie. No, musi być równowaga w przyrodzie, nie może być ciągle przegięcia na jedną stronę. Dajesz, bierzesz, a nie tylko dajesz i dajesz i dajesz. Mamy prawo przejmować inicjatywę, być aktywne i wyrażać swoje potrzeby. To nie jest tylko naturalna, męska cecha, że oni mogą inicjować, im wypada być aktywnymi, oni mogą rozmawiać o swoich potrzebach. My też jesteśmy dorosłe i ja uważam, że świat nie przestanie się kręcić, znaczy ziemia nie zatrzyma się, słońce się nie, 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 zgaśnie. nie zgaśnie, jeżeli my. Wyjdziemy z inicjatywą i na przykład powiemy jakiemuś fajnemu facetowi albo jakiejś fajnej kobiecie, że super mi się z Tobą rozmawiało. Chciałabym się jeszcze z Tobą spotkać, co ty na to. I, i co? Nic wielkiego się nie stało, wyszłyśmy z inicjatywą. Najwyżej usłyszymy nie, no i ale na świat się wtedy świat skończy też, też się nie, nie skończy. Nie skończy. To jest... Ważne, żeby nie dać się zamknąć w te ciasne pudełka, że tylko facet może proponować randki, że tylko facet może decydować o tym, kiedy się pierwszy raz pocałujemy, że to on nadaje, wybiera rodzaj seksu i nadaje mu tempo. My też możemy mieć inicjatywę, my też możemy być aktywne, my też możemy wyrażać swoje potrzeby i za nimi podążać. A ja wbrew tym wszystkim komediom romantycznym stawiam taką tezę, że jeśli mamy w życiu już tę odwagę, kupienia losu i swojego losu i decydowania o sobie i zaproponujemy jakiemuś, jak to ty mówisz, wspaniałemu mężczyźnie, w przyszłości naszemu na przykład wspaniałemu kochankowi swoje rozwiązania, no to jeśli on zareaguje entuzjastycznie, no to to jest jak szóstka w totka. Więc dlaczego nie zaproponować? Dlaczego po prostu nie zapytać? Dlaczego ja powiem, tego nie zrobić? Ja powiem więcej. Jeżeli zapytamy, wyjdziemy z inicjatywą, to bardzo szybko się Przekonamy, czy to jest facet, który ma głowę i jaja na miejscu, to znowu trafiliśmy na jakieś zgniłe jajo. Bo jeżeli ktoś na nas się obrazi tylko dlatego, że wyciągnęłyśmy do niego rękę, czy usta, czy ramię, czy cipkę jako pierwsze, no to halo. To chyba w ogóle lepiej lepiej, lepiej się przekonać, się o tym przekonać szybciej, przekonać, niż, tak, tak tak od razu niż tak, później. Bo to i tak prędzej czy później wyjdzie, że on świata poza czubkiem własnego penisa nie widzi, więc lepiej przekonać się o tym szybciej niż później. I ja zachęcam do tego, żeby podejmować ciągłe próby jasnego komunikowania się z partnerem, niż zostawać samą z napięciem, jakie wielu kobietom zdarza się odczuwać odnośnie tego, że jestem zbyt wymagająca. Albo że proszę o zbyt wiele, albo też kumulowania złości w sobie, bo to też tak bywa, że nie komunikujemy się, czekamy aż on się domyśli, e, i, a w nas się kumuluje ta złość i któregoś dnia wybuchamy, bo ty nawet w łóżku jesteś do niczego. Nie? No to też raczej nie służy budowaniu udanych relacji ani partnerskich, ani seksualnych. Więc naprawdę jasne, szczere komunikowanie się, na temat seksu i na temat innych dziedzin naszego życia jest y, najlepszą odpowiedzią na wszystkie pytania. Dobrze, no ale teraz jest dużo tych ogólników, jasne, szczere, wprost, y, uczciwe, z czułością. Po kolei, o czym rozmawiać? Jakie byś wymieniła te punkty, które są ważne, istotne, mogą być punktami zapalnymi, to jak to zrobić, żeby było dobrze to za chwilę. Ale na razie o tym, o czym rozmawiać? Od czego zacząć? Ym, ja uważam, że. Jest kilka takich obszarów, które powinny być omówione w każdej relacji. Powinniśmy rozmawiać o granicach, o potrzebach seksualnych, o edukacji seksualnej, o naszym ciele i o naszych lękach. I teraz powiem po kolei. Często jest tak, że kiedy słyszymy hasło rozmowy o seksie, to zazwyczaj mamy na myśli komunikowanie swoich potrzeb. Ale to jest jeden z elementów naszych rozmów. Jeżeli chcemy się naprawdę tak otworzyć na swojego partnera, jeżeli chcemy, żeby ta nasza relacja była taka dojrzała i była taka wspierająca dla obu stron, to powinniśmy porozmawiać o wszystkich tych tematach. Czyli powinniśmy porozmawiać i o granicach w związku i w relacji, i o naszych potrzebach, i o naszym edukacji, czyli z czym, z jaką wiedzą na temat seksu i związków wchodzimy tą naszą relację. I o tym, jak postrzegamy swoje ciało, i o tym, jakie lęki nam towarzyszą w budowaniu tej naszej relacji seksualnej. I teraz, jeżeli chodzi o granicę, to jest taka prosta, znaczy, jak to bywa z prostymi zasadami, ona jest prosta, jeżeli chodzi o. Ale nie o... Prosta. prosta. Prosta, jeżeli teorii. chodzi o. W teorii, właśnie, tak. A w praktyce trzeba troszkę się pilnować, żeby ją zastosować, ale naprawdę jest warto. Warto o niej pamiętać. To jest zasada, którą ja usłyszałam dawno temu od seksworkerek, czyli od takich dziewczyn, które biorą pieniądze za swoje usługi seksualne. One dzielą kobiety na te, które za seks nie biorą pieniędzy, one są tymi, które za seks biorą pieniądze. I powiedziały mi, bo wy jak nie bierzecie pieniędzy za seks, to idziecie na spotkanie z mężczyzną. I zgadzacie się na w, w zasadzie na wszystko. Za darmo. Za darmo, no to czy za darmo, to... <grym> za darmo <grym> w sensie bez pieniędzy, tak? No, skoro taki podział przedstawiłaś. Tylko się. O on, chodziło o to, że, się, że oddajemy się w ręce mężczyzny. Aha, czyli że jest tak, jak on chce. Tak, jak on chce. Mhm. O to chodziło. Tam nie chodziło już o kasę, bo wiadomo było, że one mówią o, o tym seksie, gdzie nie ma tej stawki pieniężnej. Gdzie w grę wchodzą relacje, uczucia, wiadomo. I powiedziały... Nauczcie się podstawowej zasady od nas. Jeżeli my idziemy do klienta, to zanim przekroczymy próg, wiemy już, na co się dzisiejszego wieczoru, czy w czasie tego spotkania zdecydujemy, na co jesteśmy gotowe dzisiaj z tym klientem, a na co nie jesteśmy. Absolutnie gotowa. Ale one to ustaliły same ze sobą, same czy ze już ze sobą. Z tym klientem? Nie, Aha, same czyli... ze sobą. Na co danego dnia jestem czyli gotowa. Czyli jakie mam dzisiaj emocje, czego tak. nie chcę na pewno, na co jestem gotowa? Okay, na jakim rozumiem. i tak samo w naszych relacjach. Na jakim etapie jest nasz związek i kiedy idę na spotkanie, na co jestem gotowa? Mogę być gotowa, wiesz, na przykład na pocałunki i na przytulanie, ewentualnie na jego rękę na moim biuści. Na to mogę być gotowa. Ale od razu przed spotkaniem Układam sobie w głowie i potem będę już o tym pamiętała, że nie jestem dzisiaj gotowa, nie idę tam dzisiaj na, po penetrację, nie idę po seks oralny. Po prostu i pilnuję tych moich granic. Nawet jeśli on je chce przekroczyć, ale ja już tak. podjęłam decyzję, sama ze sobą. Ustal postanowiłam, tak. Ustalamy ustaliłam. to sama ze sobą, zanim. Pojawi się ten nasz, ten nasz partner czy ta nasza partnerka, bez względu na to, co on będzie od nas chciał, najważniejsze jest to, że my ustaliliśmy, bo to ustalanie same ze sobą to tak naprawdę jest ustalanie własnych granic. I bardzo ważne jest, żeby w seksie pilnować granic. Ja spotykam wiele dziewczyn i kobiet, których nikt nie uczył o granicach i na przykład mówią, że seks im sprawiał ból. Seks nie ma sprawiać bólu. Jeżeli czujesz ból, czujesz dyskomfort, czujesz obrzydzenie, to znaczy, że coś tutaj się odwala, coś poszło nie tak i trzeba się od razu wycofać. Po to są granice. Granice mówią o tym, na co, na co jesteśmy w danej chwili, w danym momencie, danego dnia, na danym etapie naszej relacji gotowe, a na co zupełnie nie jesteśmy gotowe. I granice się mogą zmieniać w zależności od tego, na jakim etapie związku jesteśmy. Bo kiedy jesteśmy na tym etapie początkowym, to na przykład naszą granicą może być właśnie to, że chcemy, okej, okay, Czujemy się już gotowe powiedzmy na stosunek, na penetrację, ale to ma być stosunek z gumką i tego absolutnie nie odpuszczamy. Żadne zaklęcia, żadne bajki o lizaniu cukierka przez szybkę na nas nie mają wpływu. Janku, nałóż prezerwatywę. Po prostu. A jeśli nie? A jeśli nie, no to spadaj, koniec, bo granica jest bardzo ważna w seksie. A kiedy jesteśmy na przykład w długotrwałym związku, to naszą granicą może być to, to różnie bywa. Że na przykład nie zgadzamy się na to, że on miał wytrysk, a ja zostałam z niczym. Że jego wytrysk ma oznaczać koniec także dla mnie, jeżeli ja jeszcze nie doszłam. I kiedy my sobie tak wyznaczymy granicę jasno dla siebie i oczywiście w stałym związku to już partner zazwyczaj jest w tej granicy bardziej, bardziej zaangażowany. Na przykład kiedy on ma wytrysk, kiedy on szczytował, to my możemy sobie wziąć albo do ręki swój zaprzyjaźniony wibrator, albo poprosić go, żeby tam nabrał chwilę oddechu i pomógł nam dojść. Może być taka granica, ale granice też mogą być różne. Na przykład granicą może być to i w stałym, i w krótkim, i w stałym związku, że mężczyzna musi być czysty. Bo ja ciągle spotykam dużo kobiet, które mówią o tym, że żeby mówić facetom, żeby się myli. Zastanawiałam się, kiedy ten wątek się pojawi w naszych rozmowach. To się pojawił właśnie. Bo myślałam, że to już nie istnieje. <grym> Jeszcze powraca, że faceci się za, za mało myją. No po prostu. I można sobie ustalić, że my wybieramy sobie do łóżka tylko partnerów, którzy są wybrani. Zaprzyjaźnieni z prysznicem. Zaprzyjaźnieni z prysznicem, Tak. <grym> Ale nie w taki sposób, jak my możemy być zaprzyjaźnieni z prysznicem. A to jest inna bajka. <laughs> możemy też ustalać warunki, na jakich chcemy uprawiać seks. Na przykład, możemy powiedzieć na tym początkowym etapie uwielbiam zabawę i seks, jednak chciałabym e, cię przedtem lepiej poznać. I to jest takie, m, takie szczere. Od razu zaznaczamy, że jesteśmy dorosłe, wiemy, że seks jest częścią związków i życia, ale nie dajemy się porwać. Temu, co on od nas chce, tylko zaznaczamy. W tej chwili chcemy się skupić na tym, żebyśmy się poznali, żebyśmy się po prostu zakumplowali, zaprzyjaźnili, żebyśmy nabrali zaufania do siebie. Albo możemy powiedzieć: Lubię seks, ale nie jestem teraz gotowa na penetrację. Na przykład, zrobisz mi masaż. Nie? Że to też jest jakaś forma intymnej relacji. Ale wy wyznaczamy jasno swoje granice. Czyli jak już mamy ustalone granice, to możemy przejść do swoich potrzeb? Tak, tylko pamiętajmy zawsze, że. O seksie możemy mówić wtedy, o, do, o takim dojrzałym, dobrym seksie, kiedy obie strony zadały sobie autentyczny wysiłek w to, żeby upewnić się, że druga strona też tego chce, co ja chcę. Że kiedy facet wymusza, napiera na nasze granice, mówi mnie, nie chcę tego, on mówi, a może, a jednak, ale weź, no albo ale przecież się kochamy. E, to nie jest seks. Seks. To jest upewnienie się, że druga strona też tego chce, też jest na to gotowa. I nie ma nic złego w pytaniu, w zdaniu. Naprawdę chciałbym cię dotknąć, czy mogę, albo czy chciałabyś, albo jest ty piękne. jesteś. No przecież to no, no właśnie o to chodzi, że tu jest. pojawiają się jakieś takie bardzo budujące relacje i zaufanie y, słowa, zdania, twierdzenia. Które mogą tylko jeszcze, w moim odczuciu, podkręcić tę sytuację. One nie ostudzą ochoty na ten seks. One, uwierzcie, naprawdę ją podkręcą. Zabawa dla mnie to są takie podstawowe narzędzia. Ja na przykład uważam, że ważną częścią mojej relacji jest to, że chcę być co jakiś czas zapytana przez mojego partnera, co on może jeszcze dla mnie zrobić, żebym poczuła się Lepiej, żeby było mi przyjemniej. Ja też mu to powiedziałam, żeby zadawał mi takie pytania. Obraził się i drzwiami. No właśnie, widzicie? perlisty śmiech jest odpowiedzią na to pytanie. O to nie, chodzi właśnie, żeby się nie bać. Otwiera się. To się otwiera nowa przestrzeń. Ja się pokazałam od takiej czułej strony. Pokazałam też trochę swojej niepewności. Kto by przypuszczał, nie? Tak. Pani profesor jest niepewna. I tak, i, i, to mnie, i to mnie sprawiło ogromną ulgę, że ja nie muszę kogoś udawać, tej, która wszystko e, w wie. danej chwili zawsze jest gotowa po prostu. Jak to niektórzy, którzy próbują ze mną korespondować, panowie sobie wyobrażają, zawsze gotowa na, na wszystko, takie jakieś mają wyobrażenia. Ale że ja też czasami czuję się niepewnie i lubię być zapytana lubi być otoczona też taką troską. Oczywiście ja się odwzajemniam za tą troskę, bo to, bo to się samo, dobre rzeczy się nakręcają, złe rzeczy się nakręcają, ale dobre rzeczy też się nakręcają. Ale bo tu jest to równowaga, dajesz, bierzesz, dajesz, bierzesz, tak. więc masz cały czas jakby twój skarbiec z zasobami jest uzupełniany przez to, że ty dostajesz, więc możesz się zrewanżować. Na tym to polega, bo my mówimy o tym, żeby wyjść z tej roli ofiary i osoby wiecznie dające i dające znaczy, i z tej dającej i dającej, i biernej z tej bo to, biernej. Tak. biernej, to, to nie jest tak. To może być różnie, bo tak. to w pewnym momencie. Wydaje mi być... się, bo to, tak. to jest o, to, o czym rozmawialiśmy, że w pewnym momencie to może do tego doprowadzić. Do wykorzystywania, tak. Tak, że mamy poczucie, tak. że to tylko my dajemy, i w końcu się kapniesz i złapiesz się sama na tym, że ty od 10 lat właściwie tutaj załatwiasz wszystkie sprawy poza swoimi. Więc możesz się też poczuć wykorzystana. Wykorzystanie to jest jakiś rodzaj bycia ofiarą, więc. Tak, dlatego. Własne pan, życzenie niestety. Pamiętajmy, że to my same jesteśmy odpowiedzialne za swoje orgazmy. Co zrobiłyśmy dla siebie, co zrobiłyśmy dla swojej relacji, żeby znalazła się przestrzeń także na nasze potrzeby. I teraz przechodzimy właśnie do naszych potrzeb seksualnych. Na czym polega mówienie o swoich potrzebach seksualnych? Mówimy o tym, co nas podnieca, co nam się wydaje ciekawe, co nam się wydaje zabawne, relaksujące, czego chciałbyśmy spróbować, czego chcemy więcej, a czego chcemy mniej. Na przykład może, może być tak, że na danym etapie potrzebujemy więcej troski i zaangażowania. Ja bym zachęcała do tego, żeby nie myśleć, o seksie w kontekście penetracji tylko. Nie samą penetracją żyje człowiek. Żeby myśleć o seksie jako takim przebogatym mni, i myśleć, że tam są różne możliwości. Mamy różne części ciała, mamy palce u stóp i u rąk, mamy szyję, mamy uszy, e, mamy piersi, mamy części intymne, mamy mózg. I co zrobić, żeby angażować różne części tego naszego ciała, żeby samemu być ciekawym. Ja. E, Podkreślam, że taką najzdrowszą pobudką w przestrzeni seksualnej, która daje nam najwięcej odpowiedzi na pytania, czego my chcemy, jest ciekawość. Jeżeli coś nam się wydaje ciekawe, warte wypróbowania, to spróbujmy to. Co zyskamy, jeśli nie spróbujemy? To jest tak, jak z jedzeniem. Jeśli, oczywiście ja się spotykam z takimi sytuacjami, że są wielkie plany, jakaś zabawa erotyczna. I, i plany i przygotowania są wielkie, a potem zabawa jest taka sobie. Ale jeszcze nie spotkałam osoby, która by żałowała, że spróbowała czegoś nowego. Oczywiście, jeżeli to było w granicach, wiesz, z poszanowaniem granic obu stron. Więc czasami możemy mieć ochotę na rzeczy zupełnie proste. I to tym też nie ma nic złego, żeby nie myśleć, że mówienie o swoich potrzebach to zaraz musimy, wiesz, relacjonować 30-minutowy film porno, który jest dostępny w sieci. Nasze potrzeby są różne. My jesteśmy różni, jesteśmy inni w różnych relacjach, więc. Nie oceniajmy naszych potrzeb, kiedy zaczynamy o nich mówić, czy one są zbyt skomplikowane, czy one są wydają się nam zbyt proste, tylko po prostu mówmy o nich. Są takie fajne pomysły też na przykład na stworzenie sobie listy rzeczy pod hasłem tak, nie, może. Na przykład ssanie palców u stóp pisze. Joanna Keszka. I sobie zaznaczasz, tak, nie, a może, a może nie, może dzisiaj tak, może jutro, jutro już nie. I tutaj możecie sobie stworzyć osobistą listę tych wszystkich rzeczy, które was kręcą, których jesteście, no bo tak jak mówisz, jeśli poprzez tę ciekawość dojdziesz do tego, o co ci chodzi, dojdziesz, lubię słowo, to będziesz wiedzieć po prostu więcej <laughs> o tym, czego ci trzeba. A na każdy dzień, czy, czy stan emocjonalny potrzebujemy jako ludzie innych historii, innych rzeczy. No ale dopóki nie sprawdzimy, to nie wiemy, czy to nam pasuje, czy nie pasuje. W jaki sposób można się dowiedzieć, czego chcemy? Wypróbowując to, ale bez takiego, wiesz, bez takiej presji, że, że próbowanie rzeczy nowych w łóżku, to musi być w ogóle, wiesz, bujanie się znowu na tym słynnym żurandolu i skakanie z szafy na łóżko. Boże, jakim żurandolu? Gdzie? <laughs> Mają takie przekonanie, że jak mówimy o wypróbowywaniu nowości a, w łóżku, to, to muszą być po prostu jakieś mega skomplikowane rzeczy. A ja na przykład mówię: A może po prostu dotknąć nagie ciało płatkami kwiatów. I to jest takie zmysłowe, to jest tak proste. Ja pamiętam, jak pierwszy raz ja byłam muskana tymi kwiatami. I też na początku: ha, 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 nie, ze mną z kwiatkami do mnie, nie? <zysy> Ale dobra, okej, okay, wiesz, nie takie rzeczy się robiło. No i, no i e, wiesz, te kwiatki się pojawiły, i to było tak przyjemne. Gdybym tego nie spróbowała, gdybym powiedziała od razu: weź, no proszę cię z kwiatkami, mhm. wsadźcie do wazonu i zajmiemy się czymś konkretnym. Ale dla mnie to było niezwykle otwierające, świeże doznanie wszystkim polecam skoro już jesteśmy właśnie przy y, wspomnieniach, bo wypisałaś również na tej liście ostry seks na masce samochodu, czy Uważasz, mogłabyś To moje rozwinąć? Wam nie, słuchaj, ja cię też poznaję, no. każdy dzień przynosi coś nowego. Nie, 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 to jest taka lista, wiesz, lista, żeby każdy mógł sobie to sprawdzić. To jest ten żyrandol właśnie, dla niektórych. Astry Seks na masce samochodu. Ale czemu nie? No jeśli, nie wiem, macie podgrzewany garaż i nowy samochód. Na przykład jest czysty, jak już tak. rozmawiamy o miłośnikach prysznica, to, no to tak, ale tak jak mówimy, no lista jest szeroka, sprawdzacie i już wiecie, o co wam czy chodzi. tak, czy nie, czy może. I każdą decyzję podejmujemy w zgodzie z tym, czego same, sami naprawdę, naprawdę chcemy. Żadnych cudzych bagaży, bo wtedy to nie będzie szczera i uczciwa komunikacja. No tak, bo to jeszcze tu wchodzi, jeśli chcemy przypodobać się partnerce, partnerowi, to wchodzi tutaj też ten element, że rezygnujemy w sie z siebie i oszukujemy tę drugą stronę, bo jakby spełniamy jej oczekiwania, ale robimy to tylko dla niej. To nie jest ta zasada, o której zawsze powtarzasz, że to ma być entuzjastyczne spotkanie dwóch stron. Więc y, na jakimś poziomie no, jest to też nieuczciwe wobec tej drugiej strony, no, że tylko właściwie no, dobrze, dobrze zrobię tak, jak ty chcesz, bo chcę, żeby tobie było dobrze, ale prędzej czy później obudzę się z przekonaniem, że ja nie dostałam. I to jest to, co ty mówisz, że wybuchnie znowu tak. wtedy, kiedy <grym> będzie rozmowa o soli. Podaj mi sól, <grym> tak. zepsułaś mi całe życie. <grym> ale e ale kiedy zgadzamy się na rzeczy, które nam nie sprawiają przyjemności, albo nie reagujemy w momencie, kiedy partner czasami, często w dobrej wierze, robi coś, co na nas nie działa, to wzmacniamy to. Więc lepiej szybciej powiedzieć, nie tędy droga, spróbujmy czegoś innego. I to nas zaprowadzi dalej. W krainie przyjemności. Na tej liście rzeczy do obgadania masz też wypisaną edukację seksualną. Uważasz, że naprawdę jest o czym rozmawiać. Nie wiem po prostu, kto jaką edukację seksualną otrzymuje w naszym wspaniałym kraju nad Wisłą, ale to może być krótka rozmowa. Ty coś wiesz, nie, a ty ja też nie. No to uczmy się razem. No tak, oczywiście to na poziomie dowcipu, ale zejdźmy z tego, że randola na ziemię i porozmawiajmy o tym naprawdę, czy edukacja seksualna to jest temat do rozmów. Jest i często pomijane, bo... No bo może wszyscy myślimy, ale nie ma o czym gadać, bo mnie nikt nie uczył. Ale fajnie jest porozmawiać o tym, co zbudowało naszą tożsamość w przestrzeni seksualnej. Takie rozmowy też często nam samym przypominają, co miało na nas wpływ i pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie. To jest niesamowite, że kiedy zaczynamy rozmawiać właśnie o tej w sferze seksualnej to nie chodzi też tylko o to, że komunikujemy coś naszemu partnerowi, ale też mamy szansę wypowiedzieć pewne rzeczy. I ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby w czasie rozmów o seksie porozmawiać o tym, skąd czerpaliście wiedzę o seksie. Kiedy myślicie, przypominacie sobie przekazy na temat seksu, to czy głos słyszycie? Jakie informacje wam się przypominają? Czy to są informacje, które was wspierały? Czy to są informacje, które odbierały wam radość i dumę z tego kim jesteście i jak wyglądacie? Ja na przykład przypomniałam sobie wiesz nawet przygotowując się do tego podcastu właśnie jaki ja miałam taki przekaz, który zapamiętałam na temat seksu. To był taki przekaz podwórkowy. Ja byłam w młodszej grupie na podwórku, a była grupa starsza, która już chodziła na dyskoteki. I my ci młodsi się przysłuchiwali tym starszym, i pamiętam taką rozmowę, jak chłopaki się jak się przychwalali, że na dyskotece zaliczyli sztafetę. Kilku się kochało z jedną dziewczyną, ale ona się dała, wiesz, ona się dała ogłupić, dała się wykorzystać, a oni są takimi bohaterami. Ja wtedy niewiele z tego zrozumiałam, bardzo mało, co to była ta sztafeta, ale zapamiętałam jedną informację, że właśnie że nie mogę być taka łatwa że coś tam muszę czegoś pilnować, wiesz? Pamiętam, że takie, taki tak dzi niewiele z tego zrozumiałam, ale że ja dziewczyna Muszę, muszę się pilnować. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Tak. Wygląda na to, że to, jak oni ocenili te tak, dziewczyny... miało wpływ na mnie. Tylko ty teraz nie wiesz, czy to była prawda, czy to nie, była ich fantazja. Nie, na pewno nie, nie była prawda. Natomiast to już absolutnie tak. Już... znam, potem ich poznałam, nie sądzę, że to, to myślę, że to była ich jakaś fantasmagoria. tam fantazmagoria. Ja jeszcze w związku z tym, że... Potem poznałam też niby tą dziewczynę. Ona była ładna, bystra. Myślę, że to była po prostu ich jakaś tam podwórkowa fantazja, jakieś przechwałki. Mhm, ale ciebie już ustawiło. Ale mnie już ustawiło, tak, że chłopaki mogą. A jak dziewczyny sobie pozwolą, to już wstyd. Ale postanowiłaś i łatka. wtedy być taka nie jak tamta, o której oni mówili. Tak. A dokładnie, właśnie. dokładnie. Ta I, tutaj, tak. I tutaj mamy ten być może następny element, o który omówimy, czyli lęki związane z seksem, tak. no bo tak. coś takiego może zbudować być na zawsze. Tak. tak, absolutnie. Dobrze jest się uczciwie przyjrzeć różnym tym przekazom na temat seksu. Bo my często wypieramy trudne doświadczenia, a w czasie rozmów, uwaga, z troskliwym partnerem, takim, który też chce dla nas dobrze, chce budować z nami dobrą relację, możemy poczuć ulgę, kiedy rozmawiamy o tych rzeczach, które są też trudniejsze. I tutaj o lękach warto rozmawiać. O lękach. Ja spotykam osoby. Kobiety, które były ofiarami przemocy seksualnej w różnych formach, to jest tak, tak częste, one nie dość, że doświadczyły przemocy w przestrzeni seksualnej, to wchodząc w relacje w dorosłym życiu, wstydzą się o tym komukolwiek powiedzieć, nawet swojemu partnerowi. To je dodatkowo blokuje. No jesteśmy wystarczająco często jako ofiary podwójnie stygmatyzowane. Więc tak. myślę, że niesiemy też ten ładunek niepewności. Lepiej nie mówić, lepiej się nie otworzyć. Że to może żeby być wykorzystane przeciwko jeszcze raz. nam. Oczywiście. Tak. Ale ja zachęcam do tego, żeby rozmawiać o tym strachu przed bólem, o strachu przed odrzuceniem, o naszej niepewności. Dla mnie rozmowy o mojej niepewności były bardzo wyzwalające. I dla wielu osób, z którymi rozmawiam, też są, przynoszą ogromną ulgę. Ale tutaj jest potrzebny dobry partner, taki przy którym czujemy się dobrze i co do którego nie mamy wątpliwości, że chce dla nas dobrze. Bo że czas... możemy zaufać. Tak. Nie. Bo często jest tak, że faceci są tacy nieporadni w tej, w tej przestrzeni seksualnej, ale nie ze złej woli. Oni też nie mają narzędzi do tego. Nikt im nie mówił, zapytaj kobietę. Tylko mówi się im, jeśli ci stoi, to wiesz, to idź po swoje, tak? Penetracja to jest najlepsza droga do orgazmu. Halo, ale dla ciebie, nie dla niej. A jeżeli chcesz poznać jej drogę do orgazmu albo do przyjemności, to, to, zapytaj ją, więc ja bym zachęcała do tych, do tych rozmów o lękach. Z lękami wiąże się też wyobrażenie, albo w ogóle obraz naszego ciała, bo też się tego wstydzimy, boimy, nie mamy pojęcia, jak zostaniemy odebrani. Żeby była jasność. Nie ma perfekcyjnych ciał, nie ma idealnych ciał, każdy coś ma albo czegoś mu brak, więc... To jest tak, to jest więc bardzo fajny... to jest fajny, też taki temat, nie? Do bardzo ogadania. fajny punkt do, do wspólnych rozmów, żeby porozmawiać o tym, co podoba wam się w waszych ciałach. I też za mało o tym, na ten temat rozmawiamy, bo my, kobiety, często jesteśmy bombardowane albo przez rodzinę, albo przez popkulturę, że tylko idealne ciało jest... Nadaje się do seksu. O, jest okej, okay, a jeżeli nie posiadasz tego idealnego ciała... a Żadna z nas takiego ciała nie posiada, to jest nic nie warte. I my potem chodzimy takie skurczone, szczególnie kiedy jesteśmy bez ubrania, że jesteśmy za chude, że jesteśmy za grube, że mamy za małe cycki, że mamy za szerokie tyłki, że jesteśmy zbyt owłosione, zbyt stare albo zbyt inne. I dobrze jest o tym porozmawiać, bo bardzo często okazuje się, że, że partner naprawdę akceptuje nasze ciało takie, jakim ono jest. Ja sama mam często taką sytuację, że. Kiedy kobiety mówią mi, że coś z ich ciałem jest nie tak, to ja otwieram szeroko oczy, bo ja widzę fajną, atrakcyjną, interesującą kobietę przed sobą. Ja nie widzę żadnych małych cycków, ja nie widzę żadnych wielkich wielkich ud. I rozmawiajmy o tym swojej ciele, i postarajmy się rozmawiać o tym ciele z wdzięcznością. Na przykład, mam umieśnione łydki. No tutaj mówię o sobie. Ale dzięki temu, na przykład, mogę wbijać na ściankę. Nie. No. Każda z nas ma dużo fajnych rzeczy i dobrze jest też spojrzeć na ciało swojego partnera, też z wdzięcznością, na swoje ciało, na ciało swojego partnera. I wydaje mi się, że to jeszcze tutaj potrzebne by było takie odczarowanie, bo to są w naszych głowach wyobrażenia i mity o tym, jakie jesteśmy nieperfekcyjne, jacy jesteśmy nieperfekcyjni. Nie przypomina mi się moja rozmowa z jedyną w swoim rodzaju Kasią Nosowską, w której ona opowiadała o tym, jak przez wiele lat życia pod jednym dachem ze swoim ukochanym tak chcąc schować to ciało przed nim, tak się na tej kanapie, tak drapo, mówi, drapowałam się na tej kanapie, otaczałam się tymi poduszeczkami, zmieniałam tym poduszeczkom wzory, tylko tak, żeby się tak schować przed nim. I on to któregoś razu po prostu rozbroił tę bombę i powiedział Kaśka, a ty myślisz, że ja przez 20 lat to ja nie wiem, jak ty wyglądasz bez poduszek i bez tej całej reszty? Przecież ja wszystko wiem. I też wiem, że się na tej kanapie tak układałaś przez tyle lat, ale ja wszystko wiem. Kocham wszystko, co twoje akceptuje, bo taka jesteś. I ona mówi, matko. I wtedy wszystko jakby te warstwy się odkleiły, mity we własnej jej głowie szczęśliwie umarły i życie to czuło się dalej. Rozmowa o tej, o akceptacji swojego ciała często przynosi ulgę i otwiera nam do odczuwania większej przyjemności z seksu. Bo seks to jest kontakt z ciałem. I jak my zaczynamy dzielić się uczuciami na temat swojego ciała i odnajdujemy akceptację u partnera, który mówi, no proszę Cię, jesteś kobieca, jesteś wspaniała, kocham Cię taką, jaka jesteś albo podniecasz mnie taka, jaka jesteś, to naprawdę otwierają się nam drzwi do większej radości, seksu, nie mówiąc już o tym, że do, do lepszej relacji. Gdy partner okazuje nam w czasie takich rozmów o ciele, o naszych lękach, miłość i troskę, to zbliżamy się do siebie. A z drugiej strony, jeżeli partner zareaguje w sposób okrutny, w sposób taki, że informacje na temat naszych lęków, na temat tego, że nie akceptujemy jakiejś części naszego ciała, będzie chciał wykorzystać przeciwko nam, to nasza szczerość i tak się opłaciła, bo pozwoliła nam realnie ocenić wartość związku, w którym jesteśmy. Ale jest jeszcze taki wątek tych rozmów o ciele, że dziewczyny, kobiety, które na przykład, nie akceptują swoich dużych pup, pup właśnie. Pokazałaś. I właśnie ona pokazała, tak zrobiła za... taki ruch i domyśliłam się. Dużych poślekt. Przez chwilę walczyłam, czy chodzi o piersi, ale... Nie, nie, to chodziło właśnie dobrze. Tak, o duże pupy, duże uda. I kiedy zaczynają rozmawiać ze swoim partnerem, to okazuje się, że ta duża pupa to był jeden z elementów, które go przyciągnęły. Ja spotkałam się z, naprawdę z dużą ilością takich par, gdzie kobieta nie akceptowała jakiejś części ciała, a kiedy ta rozmowa się wydarzyła, to okazało się, że on właśnie po prostu chciał. Dlatego Marzył siedzi na tej kanapie. z dużą pupą. Z swoją że on pupą. nie chciał chudej dupki. <głos> <głos> Albo wręcz przeciwnie. Tak. Że właśnie są kobiety, które mają takie chłopieńcą budowę ciała i życzyłyby sobie mieć bardziej kobiece kształty. I wtedy ten partner się łapie za, za głowy, bo on właśnie ją wybrał z, z całą, tak? z jej osobowość, z tymi chłopięcym ciałem, który właśnie jego kręci. Matka natura jest taka mądra, a my jej tak nie ufamy. Po to stworzyła jedne kobiety z dużymi pupkami, jedne z małymi, jednych facetów y, szerocy są w barach, duży są szerocy w biodrach, bo nas różne rzeczy kręcą. Natura uwielbia różnorodność i my się dobieramy na tak dziwnych zasadach, że nie zwracajmy sobie tym głowy. Jeżeli ma ochotę się z nami kochać, to jesteśmy wystarczająco piękne. No dobrze, to jeszcze teraz, bo my bardzo dużo, bardzo mądrze, ale teraz jeszcze element, jak to zrobić, gdzie rozmawiać o seksie, kiedy, czy to trzeba zaplanować, czy to trzeba robić spontanicznie. Bo jak powiesz partnerowi, dzisiaj wieczorem, jak położymy dzieci o 19.50 będziemy rozmawiać o seksie, toż to można. Jeszcze do dodamy, musimy poważnie porozmawiać musimy poważnie. o seksie. To tak już jest. po prostu... Szykuj się. Tak, to już krew żyła ścięta. <laughs> Czyli nie. nie, jak komunikować? Ten, ten, ten moment. Na pewno nie na poważnie. Starajmy się na tyle... Serio? Nie... Na żarty? Tak. Znaczy na tyle, na ile to, na ile to możliwe oczywiście. Kowalski, dzisiaj o 20 porozmawiasz no, A ze nie mną. jest lepiej? A nie jest? Ja już, a nie? Bym, ja, ja już bym poszła z tobą porozmawiać teraz. <laughs> Kowalski, przyszykuj się. Dzisiaj wieczorem rozmowa o naszym seksie. No i to już no widzisz, coraz lepiej. Mogę być, wiesz, nagrywać takie <laughs> dzwonki. <laughs> No właśnie, albo na przykład taki patent, że nagrywasz wiadomość dźwiękową swojemu partnerowi, partnerce, którzy są poza domem. Słuchaj, nie, no i tutaj dowolnie wstawiasz coś. Nie wiem, myślę, że to bardziej podgrzeje niż o, o ziębis, to Można nie? wybierać komunikatory, to co nam pasuje. Jeżeli się nie czujemy na danym etapie naszego związku, czy w ogóle na danym etapie akceptowania czy odkrywania swojej seksualności, rozmawiać twarzą w twarz, to wykorzystywanie maila wykorzystywanie Messengera, to są absolutnie super narzędzia. Nie musimy od razu rzucać się na głęboką wodę. Nie. Wiadomości głosowe, to są, to są bardzo fajne sposoby na to, żeby w swoim tempie zacząć się komunikować, tak żebyśmy my się z tym dobrze czuły. Ale ja polecam wszystkim taką zasadę kanapki. Zasady kanapki polega na tym, że jeśli chcemy coś przekazać na temat seksu, nawet jeżeli nie jest to, wiesz, jeżeli jest to taka rzecz, która nam się wydaje trudna, na przykład chcemy powiedzieć naszemu partnerowi, naszemu mężowi, że nie do końca nam odpowiada to, w jaki sposób obchodzi się z naszą cipką, albo to w jaki sposób ciągle i ciągle i ciągle się kochamy w łóżku. I wielkobit czuje się spięty. No bo jak mu powiedzieć, żeby on się nie poczuł, że to wszystko, co jest, co robił do tej pory, że to jest do niczego. Nie o to nam chodzi, tylko chcemy zmienić, żeby tam parę elementów zmienić. No to zaczynamy zawsze od komplementów. Tylko żeby to były szczere komplementy. Mówimy coś pozytywnego na temat ale tego. Ale pięknie wytrzepałeś dywan. No proszę cię. <laughs> proszę cię. O nie, na przykład, ale pięknie wyglądasz pod prysznicem. Na przykład, to tak? już jest. Ja prowokacyjnie zadałam to pytanie, bo chciałam uściślić, czyli jeśli ma być kanapka, czyli najpierw mają być komplementy, to znaczy, że mają dotyczyć jednak Bec... tematu, który a, chcemy tak, omówić. Tak, a zdecydowanie. Ja tego, już tak. wiesz, ja już byłam pod tym prosznicem, więc wiesz, ja już. <laughs> to absolutnie tak. Postarajmy się znaleźć szczere komplementy. Możemy się odnieść, wiesz, do tego, co się niedawno wydarzyło, na przykład, ale super łomot mi ostatnio sprawiłeś na stole kuchennym, było tak fajnie pochwalmy coś, co, się, co było fajnego i co się niedawno wydarzyło między nami, tylko żeby to było szczere. Bo ja ostatnio też miałam taką sytuację, że rozmawiałam z, z, z dziennikarką na temat komplementów. Znaczy, ona do mnie zadzwoniła i mówi, pisze artykuł na temat tego, jak kobiety kłamią w seksie. Ja mówię, jak kobiety kłamią w seksie? No, udają orgazmę. Ja mówię, to nie jest kłamstwo, mówię, tylko to jest mechanizm obronny. Doświadczają tyle nieprzyjemnego seksu, że chcą jak najszybciej zakończyć Coś, co nie jest dla nich przyjemne. No tak, no tak. Yy, ale przecież komplementy. Komplementy są w łóżku i, i to jest takie kobiece kłamstewko. Ja mówię, komplementy mogą być szczere, nawet powinny być szczere. I uwaga, to było, to było mocne na końcowe pytanie. No ale jak nie masz pomysłu na szczery komplement? To co, to nie można skłamać w łóżku? Ja mówię, Uuu. jak nie masz pomysłu na szczery komplement dla faceta, to po co z nim idziesz do łóżka? No po prostu. E, to czasami pewne sytuacje przekraczają. Ta przekracza, pani więcej im... do ciebie nie zadzwoni. Myślę, że nie. No, niestety, <laughs> jest ale Jasia tak. zawsze trzyma stronę kobiet i zawsze tak. trzyma się prawdy. Więc... No ale jeżeli nie, nie jesteś w stanie powiedzieć szczerego komplementu pod kątem swojego partnera czy osoby, z którą chodzisz do łóżka, to po co masz w ogóle z nią chodzić do łóżka? To, to, to... Ale to też jest pytanie, które należy sobie zadać, bo i ty, i ja dobrze wiemy, że taka bywa też rzeczywistość w, w polskich relacjach. Ale powiem, że to jest chujowa rzeczywistość. No, oczywiście. I, no. Y, nie idźmy tam, tam nie ma światła. No, partner to jest taki, że jednak. Jego dupkę, tak, ale masz fajne, lubię patrzeć na twoje, e, na twoje poślady, albo lubię jak z ciekawością rozchylasz moje wargi sromowe. No, jest naprawdę zawsze jest coś, co, e, co można pochwalić, i w środek wkładamy to, co chciałybyśmy zmienić. Czyli na przykład możemy powiedzieć, ale chciałabym, żebyśmy. Spróbowali czegoś poza penetracją. Jest, może tak być, że po prostu jest ciągle ta penetracja i penetracja i penetracja. I chcielibyśmy jednak troszeczkę urozmaicić tę naszą zabawę. Albo chciałabym, żebyśmy się. Powygupiali trochę w łóżku. Albo co ty na to? Słuchaj, mam takie tak. marzenie, mam taki pomysł, chciałabym to z tobą zrealizować. I teraz uwaga, to dotyczy obu stron, bo I, a teraz... jeśli nas słuchają mężczyźni, to przecież wy też możecie wyjść z taką propozycją, bo nie adresujmy tych pomysłów tak, tylko one są do kobiet. Dla kobiet i dla mężczyzn. I. W środek wkładamy to, czego chciałbyśmy więcej, albo to, czego chciałbyśmy mniej. I co? I potem znowu komplement? I potem znowu komplement. Kanapka, Ale ty jesteś łaskawa. Kanapka to musi być... Dwie kromki i masło. Tak. <grymka> musi być jednak, wiesz... Kom... Dwie kromki i wsad. No na przykład nie. na koniec może być tego typu komplement, że ty jesteś, wiesz, ty jesteś taki y, namiętny, ty jesteś takim wspaniałym kochankiem, że ja już po prostu nie mogę się doczekać, kiedy spróbujemy tego to zrobić tego razem mojego w łóżku. Ale. Tak. <laughs> ale takie, żeby mówić do siebie takim pozytywnym językiem i dlatego ważne jest, żeby o seksie nie rozmawiać w łóżku po seksie. No jak? Tak. Słuchaj, gospodarka hormonalna się zmienia. Tam hormony buzują po seksie. I jeśli. My... No ale jak było wspaniale, to coś A nie, można powiedzieć. Kokana. Jak Aha. było wspaniale, Zawsze Chodzi ci i wszędzie, o, że kanapka nie. Że po kanapka nie po seksie. Kanapka tak. kiedy indziej dobrze. Po seksie tylko i wyłącznie pozytywne komunikaty. Jak najwięcej pozytywnych komunikatów. Poziom hormonów jest wtedy taki, że ciało to zapamiętuje. To się jakby do nas przykleja. Że kiedy my powiemy albo usłyszymy coś pozytywnego, to zaczynamy czuć się bezpiecznie i swobodnie w tej przestrzeni seksualnej. Więc never ever żadnych negatywnych feedbacków po seksie. Jeżeli coś nam nie pasuje, to mówimy w trakcie, tak? Nie, na to nie jestem gotowa. Nie, z, z, spróbujmy coś zmienić, albo wiesz, inaczej się ustawiamy, zmieniamy tempo. No co, ty zwariowałeś? Jest takie kafełko, z którego zawsze się śmiejesz, ale to poważna sytuacja, no bo jak czegoś nie chcemy albo na coś nie mamy ochoty, to może lepiej powiedzieć spokojnie, ale stanowczo, zamiast co ty wyprawiasz, zwariowałeś? Zwariowałaś? Nie, tak nie mówimy. W czasie rozmów o seksie, których nie prowadzimy w łóżku, jeszcze raz przypomnę, jesteśmy wobec siebie uprzejmi i słuchamy się bez oceniania nawet jeśli partner powie coś, co nam się po prostu od razu wydaje obrzydliwe, to mamy prawo powiedzieć, nie, ja w to nie wchodzę, absolutnie, nie dajemy się wkręcić, ale nie mówimy fuj, ty zboczeńcu, no wiedziałam, że ty to wymyślisz. <get wildly> <teasing> <sharpet> Jak ja żałuję, że kamera nie mogła pokazać teraz wyrazu w twojej twarzy. <fulness> Więc e, ćwiczmy mówienie i słuchanie partnera bez oceniania. Uważałam na tą reakcję fuj, chociaż ja wiem, czasami jest tak, że trudno się powstrzymać. Ja to mówię, życie pisze ciekawsze scenariusze niż, wiesz, niż Hollywood. I czasami to, co kobiety słyszą od swoich partnerów, kiedy się otwierają na rozmowę, to naprawdę, wiesz, ostre jazdy, ale... Wystarczy powiedzieć, wiesz, no, na to nie jestem gotowa, na to się nie pisze, to jest nasze prawo, żeby powiedzieć, tak chcę tego, nie tego nie chcę i w ten sposób rozmawiamy. Czyli bój się i rozmawiaj o seksie. Tak, to Rolling Stonesi, y, śpiewali taką piosenkę, że w życiu nie można mieć wszystkiego, a ja zawsze uzupełniam to, ale można próbować przynajmniej od czasu do czasu dostać to, czego chcemy. Jeżeli nie będziemy pytały, jeżeli nie będziemy rozmawiały, to na pewno nic się nie zmieni. A jeżeli będziemy komunikowały, będziemy najpierw rozpoznawały swoje potrzeby, a potem będziemy je w przyjaznej atmosferze metodą kanapki komunikowały swoim partnerom czy partnerką, to jest szansa, że przynajmniej od czasu do czasu to, czego chcemy, stanie się naszym udziałem. Więc jest jeszcze coś takiego jak komunikacja niewerbalna. Bo to też jest bardzo ważne: to jak na siebie patrzymy, to jak siebie dotykamy, to czy ktoś się do nas uśmiecha, czy nie, to też są ważne sygnały. Ja w ogóle mówię, że w sytuacji, kiedy ktoś mówi na przykład Kocham cię, ale stoi obok nas sztywny, nie przytula, nie dotyka, nie uśmiecha się do nas, jego ręce się nie wyciągają w naszym kierunku, to ufajmy komunikacji niewerbalnej. Słowo jest, słowa są tańsze. A ta komunikacja niewerbalna jest szersza. Więc zwracajmy na nią też uwagę, ale ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie, nie przyniosła ze sobą kilka podpowiedzi, jak się komunikować niewerbalnie w sposób pozytywny, czyli bez użycia słów, przekazywać partnerowi czy partnerce wiedzę na temat tego, co chcemy. I na przykład najprościej, bierzemy dłoń partnera i kładziemy ją tam, gdzie chcemy być pieszczony. Albo nawet możemy prowadzić dłoń partnera, bo my mamy taką możliwość, że możemy wziąć dłoń partnera w swoją dłoń. No, teraz Magda patrzy na mnie z, z wielkimi znakami zapytania w oczach. Tak, bo myślałam, że to już, że to już wiemy, ale, <laughs> ale nigdy dość. Ale to jest taka wiesz, taka podstawowa komunikacja niewerbalna. Zawsze warto sobie przypomnieć o tych prostych rzeczach, bo ja uważam, że, że seks nie jest skomplikowany, ludzie go komplikują. I nigdy dość przypominania o takich podstawowych wiesz, sprawach. Czyli bierzesz dłoń partnera i. Prowadzisz się tak, jak tam, I gdzie patrz, chcesz być dotknięty. Oczy. Tak. Albo na przykład bierzemy moje ulubione eklerki e... <głos> <głos> I... <głos> i wyjmujemy bitą śmietanę i tą bitą śmietaną w prowokacyjny sposób karmimy naszego partnera, albo rozsmarowujemy sobie tą bitą śmietanę na swoich ustach i dajemy do całowania. I to jest Fantastyczna, pozytywna komunikacja, niewerbalna, mówiąca wprost. Co chcę, robić? ciebie bierz mnie, jestem gotowa. Twoje usta, twój penis, otwieram się na was, przybywajcie. No więc, można się też, wiesz, przygotować na zmysłową kąpiel. Same, samą, jeżeli chcemy kąpieli, to po prostu ją przygotujmy i zaprośmy partnera. Nie czekajmy, aż on za nas to zrobi tylko same przygotujmy świeczki, muzyka, dużo pachnącej piany i miłe zaproszenie. I zamiast czekać, aż on się sam domyśli, bierzemy sprawy w swoje ręce, jesteśmy aktywne, nie boimy się inicjować, nie boimy się pokazywać tego, czego chcemy, i zapraszamy do takiej pachnącej kąpieli naszego partnera, i czule myjemy sobie na przykład włosy. Ja nie? nie wiem, jak my to robimy, ponieważ umawiałyśmy się, że zamkniemy naszą rozmowę w 50 minutach. W ogóle się to znowu nie udało. No ale to jest wspaniałe tyle informacji. Ja nie wiem, Joanna, chyba czas jakąś książkę napisać, bo przecież tyle rzeczy tu jest do ogarnięcia. Absolutnie tak. Myślałaś już o tym? No, pff. cały czas o tym myślę. <noise> no, to idąc tropem tego, o czym tutaj mówimy, przestańmy myśleć, zacznijmy robić. <noise> tak, rozmawiajmy i piszmy. O. <noise> Nic się samo nie zrobi. Dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie w naszej śmietance erotycznej. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami w tej serii. Wracamy za tydzień z kolejnym super tematem. Będzie. Grubo. Dużo. Tak. <laughs> Gruba warstwa śmietanki erotycznej. Magda i Joanna, bardzo Wam dziękujemy i do usłyszenia. Pozdrawiamy Was. Hej.